Mam plan zostać pierwszy rozgrywającym tak długo, jak tylko się da. Oczywiście no zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała po powrocie Lukasa. Myślę, że rywalizacja będzie ciekawa i no i czekam już, aż Lukas wróci, bo wiadomo, że podniesie nasz poziom sportowy i no i brakuje go na treningach po prostu. I jak się ciężko pracuje na treningach, to w dniu meczu po prostu czujemy się pewnie i to wygląda tak, jak powinno wyglądać. No, myślę, że praca naszego sztabu jest też bardzo cenna, bo jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na każdego przeciwnika, z którym gramy. Także no, myślę, że to są takie dwie główne składowe, które jakby dają taki wynik, jaki mamy. Powiem szczerze, właśnie jak dzisiaj wszedłem do szatni przed meczem, to mówiłem do chłopaków, że czuję takie, że tak powiem, lekkie podniecenie przed tym domowym meczem, bo jednak trzy mecze na wyjeździe, wiadomo, te wiedziałem, że ten mecz tutaj w Ergo Arenie będzie taki wyjątkowy, no bo zawsze tutaj w Gdańsku, pamiętam, w zeszłym sezonie grało się świetnie przy takiej licznej publiczności. No i to się powtórzyło, jakby atmosfera była świetna i mam nadzieję, że na kolejnych meczach będzie podobna frekwencja i taka sama atmosfera jak dzisiaj. Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców. 18 listopada mecz z Projektem Warszawa. Nie możecie tego przegapić, musicie być z nami i wspierać nas w Ergo Arenie.